w ramach programu operacyjnego 2014-2020 dostajemy artykuły żywnościowe z Banku Żywności w Luboszycach. Ubiegać się o taką pomoc żywnościową z tego programu mogą się osoby, które jedna osoba w rodzinie ma dochód 900 z groszami, trudno jest mi powiedzieć, bo to pracownik socjalny tym się zajmuje, lub 1100 z hakiem dla osób więcej, których jest w rodzinie. Pracownik socjalny robi wywiad, petenci podpisują skierowanie, oświadczenie. Na tej podstawie są sporządzane listy, które daje do Banku Luboszyc. Obsługujemy całe Opole, więc na dzień dzisiejszy mam 532 osoby do obsłużenia. Petenci przychodzą raz w tygodniu odbierać sami towar, ale w związku z sytuacją, jaka w tej chwili zaistniała, mamy zgodę z Warszawy na to, żeby towar rozwoziła Straż Miejska i Ochotnicza Straż Pożarna. Paczki są ofoliowane z imieniem, z nazwiskiem i z adresem. Pracownicy po Straży Miejskiej pieczątką pokwitują, że towar odebrali ode mnie i zawiozą to pod wskazane adresy. W paczkach znajdują się najważniejsze artykuły żywieniowe. Część jest ich w puszkach, część jest w opakowaniach.